Cześć, witam was w mojej nowej serii Zagrajmy o dziwo, tym razem z gry Crash Day. Jest to gierka, no w sumie nic nie pamiętam o tej gierce. Gierka, gdzie się autami jeździ, więc tyle może na początek wystarczy. A więcej dowiemy się może z samej gry. Lecimy sobie karierę. Zdecydowałem się na nagrywanie jej, bo jest tak mało zobowiązująca. Mogę sobie raz na tydzień jeden odcinek nagrywać i nie trzeba jakoś tam zapamiętywać, co jak było. Więc będzie jak najbardziej spoko moim zdaniem do takiego właśnie nagrywania. Dobra, twój garaż. Co ja tu mam w ogóle w garażu? Mam policyjny wóz. I to jest jako pierwsze i to jest najsłabsze. No, nie zgodziłbym się. Ale niech będzie. Więc lecimy następne zawody. Odpowiedni człowiek. Co to tak się to nazywa? Totalna demolka, nagroda 6020 jakichś tam punktów. Serio, tu jest jakaś fabuła? Jaja sobie robicie? A się ktoś namęczył przy pisaniu, mógł napisać ble 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 i by było to samo. Tak, z Winrarem. Legenda głosi, że ktoś kiedyś to przeczyta. Czy tam kupi. Dobra, ciśniemy. Ło, mam minigana. Mam nitro, okej. Zezłomowane. Dobry początek. O, nawalają. Czyżbym się sam zezłomował? Tak. Okej, okay, no ale na razie wygrywam mimo wszystko. Dobra. Pięknie. Okej, okay, kolejny zezłomowany. Coś lekko to idzie, jak sobie testowałem nagrywanie, było ciężej. Nice! Przeleciało mu! Ojejku! Dorwał mnie. Obawiam się tylko tutaj muzyki w tej grze, żeby mi czasem to coś nie poblokowali. Ale poza tym jest w porządku. Zaraz tu przycelniemy w kogoś i jeszcze dobrze czekają. Pięknie, pięknie, pięknie! Jest zezłomowany kolejny pojazd. Jeszcze tamtego znajdę. Aj nie, już się. Oho! Ładne kombo weszło. Kurde, goś miał końcówkę. Ale chwila, jeszcze chyba dopadnę tego jednego. Albo goś na rakietę dostał. Zezłomowany. Ojoj, obrywam, obrywam. Jest! Takim koniuszkiem go dorwałem, ale jest. Ale innym autem jadę. Na demolkach się jakoś... Nie wiem, jak to działa w tym momencie. Ale w sumie dobrze mi z tym. Tym miniganem samym już można ładnie zoomować, widzę. Gorzej, jak ktoś mnie na niego teraz dopadnie. No, ale przy okazji jeszcze gościa rozwaliłem. Kontynuuj. Nie, nie, nie powtórzyć. Które to zaznaczone? Nie. Kontynuuj. Białe to jest zaznaczone, dobra. More cash burned up in a second than my wife can spend in a year. You know what I'm talking about. Give a woman a credit card and before you know it, all your money's gone down the drain. Jakie głupie żarty. Odpowiedni człowiek, wygrałeś zawody. Nagroda za zwycięstwo 6000 dolców. Zdobyty szacunek 20. Tak myślałem, że to jest szacunek. Okej. Oto to złomowane. Ilość śmierci. Celność pocisków. Kij z tym. Całkowity czas gry. O, podoba mi się, że to jest jeszcze dystans przejechany. Super. Lubię takie statystyki. No to nic, lecimy następne zawody. Kaskaderskie show, tor wyścigowy Massfield. Nie wiem, to polecimy po kolei. Trzeba najwyższy wynik uzyskać. Kierowcy, wolny wybór, kaskaderski show, no dobra.
Zawsze stara się wylądować na 4 koła, aby uzyskać perfekcyjne lądowanie. Przejrzyj nadchodzące zawody, by zdecydować się, które części tuningowe będą przydatne. Tuning? Okej. W 3 minuty. Aha, na tej zasadzie. O kurczę, to ja nie wiem, co ja tu mam robić. Co, pojadę może na jakąś skocznię. O, tutaj na przykład na środek. Dobra. Damy radę na tą skocznię. Fajnie, mogę auto przechylać. No, jestem drugi. Kiepsko trochę. Muszę tego nitro może używać. Kurde, skocznia uciekła mi. Tu coś jeszcze jest? Jest auto rozbite. Oj, oj, ku, nie z tej strony na skocznię wjechałem. Fajnie, fajnie. Każda droga gdzieś prowadzi. Tyle dobrze. O, tu będzie dobre. Dobrze, tu jest auto w miarę wytrzymałe. Ojojku, to nie było dobre. A, zaraz mnie wyprzedzi. To się tu wybijemy. Przechylaj się. Nie tak. Nagroda za wyczyn. Dobra, dość w taki brutalny sposób, ale jestem pierwszy. Dobrze, to nie jest dobre, co ja teraz robię. Można tędy wyjechać? No niby można, ale trzeba trafić. Dobrze, przeszkodziłem gościowi. Podnieście mnie. Dziękuję. No i spoko. Jestem w poprzek. O, tu jest jeszcze wyskocznia. To się punkciki nabiją. Nie! Kurde, jak mi to beznadziejnie idzie. Muszę gdzieś się dopiero w silnik tej gry jakby wprawić, bo tak na razie to tak kiepsko ogarniam. Jak tu trzeba się do czego zabrać. Pociśniemy tu. Okej, coś tam wskoczyło. Aha, to trzeba przeskoczyć pewnie przez ten. Drugi raz. Czas się skończył, wygrałeś zawody, no tak na styk, ale jest. No na styk dokładnie. Dobra, kontynuuj. Na razie jest łatwo. Kolejny szczebel kariery. Spoko, fajnie to brzmi. Kontynuuj. Dobra, dobra. Mój garaż. Co ja w tym garażu mogę? Jak, tu mam policyjny wóz, to czym ja jeżdżę? Odwiedź sklep. Co ja mam w sklepie? Osiągi. Osiągi. Mała poprawa osiągów, co, ale fajne nazwy. Nie, to dolejmy na razie. Lećmy z zawody. Tor wyścigowy, właśnie. Chciałbym zobaczyć wyścigi, jak tu działają. 3, wolny wybór. Okej. Okay. To jedziemy. I zobaczymy, co tutaj nam gra zaserwuje. Okej, okay, enter, enter, enter. To takie auto widzę standardowe w miarę. O! Jak ja to uwielbiam. Chociaż w nowej grze, na nowej trasie to może być zły pomysł. Tym bardziej, że tu nie ma pilota. Dobra, walić tą kamerę. Jejku, fajnie brzmiało teraz tak kiepsko.
wypadłem z trasy. Ta, wypadłem z trasy, spróbuj ponownie. Kurde, nie wiem gdzie mam V na klawiaturze. Tutaj, dobra. Bo wszystko się wytarło. Myszkę mi zablokowało na aucie, bez nadzieja. Mam nadzieję, że to mi jakoś nie spapra nagrania. O, no, 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 muszę teraz uważać, żeby te wszystkie punkty kontrolne. Normalnie jak w Maluch Racer. Dobra, jednego wyprzedzamy. Drugiego. Lecimy z, po trzeciego. Tylko ten głupek blokuje. Głupek. Nazywanie przeciwników jak w podstawówce. Ty głupku, nie wyprzedzaj mnie. Poszedłem daleko. Widzę, że tutaj są wszystkie rodzaje nawierzchni, a auta mamy jedne. Ciekawe, ciekawie. Z tym gościem na pierwszym miejscu mam lekki problem. Bo tak nie chcę zaszaleć za bardzo. Właśnie dlatego. Bo nie za bardzo czuję. O kurde, jeszcze auto mi driftuje. Może jeszcze raz spróbujmy ponownie. No i teraz w kasku siedzę w policyjnym aucie. W kasku. Tym golfem jedzie. Nie, to nie jest golf. To nie golf. Panie, to nie golf. Civic? Nie, nie wiem, nie znam się na autach. Muszę zawczasu tego gościa na pierwszym miejscu wyprzedzić. Okej, okay, załapałem wszystkie punkciki. Bo jak będzie miał mnie wyprzedzić, zawsze będzie trochę się ten cukał. Więc będę miał lepiej. W ogóle tej prędkości tu nie czuć. To jest taki jeden minus trochę tej gry, mi się wydaje. Bo jej jest faktycznie nie czuć. Oh fuck. To się źle skończy dla mojej pozycji. Dobrze wyszło, dobrze wyszło. Nie wiem ile mi trasy procent zostało. Kurde, zaliczyło mi tego checkpointa czy nie? Pojedziemy troszkę na skróty, żeby zobaczyć. Jest, zaliczony, tylko że ja nie jestem za bardzo z przodu. Może tu ich wszystkich wyprzedzę. Ale to tak, ten gość na pierwszej pozycji mi tak zwiał, że to już będzie chyba po wyścigu jest. Bo tutaj się liczy tylko pierwsze miejsce, coś czuję. A tam reszta to tak nie jest ważna. Finałowe okrążenie, czyli tu są okrążenia. Czyli mam jeszcze szanse. Mizerne, ale są. Mizerne jak ja. Mizerne jak moje umiejętności. Ale dobra, gościa widzę, nie jest źle. Okej, przez to, że w ogóle nie czuć tej prędkości, mam wrażenie cały czas, że wyrobię, a nie wyrabiam. I to mnie gubi tutaj. Może tutaj jeszcze coś nadgonię. Dobrze, przeżyłem. Jestem z powrotem na trasie. Bardzo wiele nie straciłem. Wyglądam tragicznie. Za dużo tutaj negatywnych cech na razie mam.
Ale może się to zmieni. Albo się trochę ogarnę. A w ogóle ja spacji nie używam. Może ona tu jest potrzebna. Być może. Choć na razie to mi po prostu brakuje osiągów. Chociaż nie, no fajnie wtedy skręca. Dobra, trzeba się bujnąć. Do odcinki. Jak ktoś tu czuł 180, to wygląda tak samo jak 60. Przy zakręcie, jeśli się w niego wchodzi, tylko czuć, że jest za dużo. No i dobra, no i będę drugi. Kontynuuj. Nie, nie, nie. Dostanę coś hajsu? 3000. Dobra, no to spoko. Coś tam hajsu jest. A i tak będę musiał powtórzyć. I to by było na tyle w tym, w pierwszym odcinku, także komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie i do usłyszenia w kolejnym.